New York vs. Dallas. Przed Wami finał 42. Draft Campu. Brodnica 2019. Zaczynajmy. Drużyna Dallas, prowadzona przez trenera Macieja Jankowskiego, miała w swych szeregach graczy, można by rzec, weteranów, pamiętających poprzednie lata Draft Camp. Liderem był powracający po 3-letniej przerwie Jakub Pellowski, który wówczas przewodził wicemistrzowskiemu San Antonio. Trener z kolejnym pikiem wydraftował Bartosza Zapadkę, czyli gracza, z którym wspólnie wywalczyli mistrzostwo 14. Draft Campu. Pod koszem słynny i charyzmatyczny duży z brodą, czyli Łukasz Baraniecki, a na obwodzie jeden z lepszych obrońców na pozycji numer 1 i 2, Jan Jastrzębski. New York, prowadzeni przez trenera Miłosza Wareckiego, zakończyli sezon z bilansem 4-3, co jednak wystarczyło na zajęcie drugiego miejsca i walkę od meczów półfinałowych. Liderem ekipy był najlepszy playmaker kampu, Tomasz Fitz. Wspomagał go Bartosz Mazur, pod koszem dwóch kompletnie różnych, ale uzupełniających się zawodników. Nowoczesny bigman zbierający i rzucający z dystansu Kajetan Piekarniak oraz szybki biegający od kosza do kosza Christian Appel. Dallas prowadzą 19-13, podanie pod kosz do Mateusza Frąckowiaka, lewa rączka i dwa punkty. Przekazanie piły? Ale jednak będzie odrzucenie. Maciek Król od razu rzuca. Siedzi truja. Dallas przy piłce. Będą proste dwa punkty. Nic z tego. Bartosz Mazur z mocnym blokiem. Zasłona dla Nowego Jorku i autostrada pod kosz. Tomasz Fitz bezproblemowo zdobywa punkty. Trzecia kwarta. Tomasz Fitz na lewą stronę. Trafia z faulem. Jakub Pellowski atakuje kosz, zgrabne wejście między dwóch obrońców, akcja 2+1. Pellowski crossover, jedna pompka, druga, to był dream shake, ktoś tu trenował grę pod koszem, jest faulowany i trafia, to był highlight. 1-1, cross na prawą stronę i kolejne punkty dla Pellowskiego, +8 dla Dallas. Tomasz Fitz przy piłce obserwuje ruch obrońców, znajduje lukę, wchodzi po kolejne punkty dla Nowego Jorku, przechwyt. Przechwyt Tomasza Fica, spin i dwa punkty dla tego zawodnika. Dallas wyrzucają piłę z autu. Mateusz Frąckowiak trafia, +13 dla niebieskich. 44-31, Kozioł lekko się zgubił, ale przegląd pola ani na chwilę. Świetny pas do Szymona Głowackiego po zasłonie. Trójeczka. Siedzi, punkty dla Tomasza Fica. Dallas przerzucają piłę. Mateusz Frąckowiak korzysta ze wzrostu i trafia. Bartosz Mazur wzdłuż linii. Obrót. Znajduje miejsce i trafia z faulem. Wejście pod kosz i ładne podanie kozłem. Maciek Król +2 dla Nowego Jorku. Końcówka meczu. Jakub Pellowski. Szybki wlot. Dallas bezpiecznie prowadzą. I to już jest raczej koniec. Dallas wygrywają 42. Draft Camp w Brodnicy. Końcowy wynik 54-49. Mistrzostwo poszło do ekipy, która zajęła dopiero 5. miejsce w tabeli. Jeszcze nigdy w historii Draft Campów ekipa z tak niskiego seedu nie skończyła kampu ze złotymi medalami na szyi. Gratulacje! Czas na nagrody indywidualne. Najlepszym obrońcą kampu zostaje Patryk Czerniewicz z New Orleans. Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem zostaje Jakub Pellowski z Dallas. Najlepszym playmakerem Tomasz Fitz z New York. Najlepszym bigmanem zostaje Łukasz Baraniecki z Dallas. Najlepszym punktującym Łukasz Kłaczek z Los Angeles. Zdobywcą statuetki finałów MVP od Muscle Clinic zostaje Jakub Pellowski z Dallas. MVP kampu wędruje do Błażeja Czerniewicza z Filadelfii, który zgarnia również specjalną nagrodę ze sklepu Kicks. Gratulacje oraz pozdrowienia dla wszystkich obozowiczy oraz do następnego razu, do następnego Draft Campu. Cześć!